Witajcie. Pamiętacie, jak wam pokazywałem starą obudowę dyfla, chińską obudowę, zamiennik chiński? Zwróćcie uwagę, jak lata ten kubek. Zwróćcie uwagę, jak lata zębatka. Patrzcie, to jest stary, czy chiński zamiennik. Tu mamy oryginalną obudowę z Mavericka, nie chiński zamiennik. Zwróćcie uwagę, jak siedzi. Ani grama, ani jednego grama luzu. Nic tutaj nie lata. Widzicie? Zębatka sztywno siedzi. Ja tym ruszam. Zębatka sztywno siedzi, nic się tu nie rusza. Ani kubek, ani zębatka. Nic kompletnie się nie rusza. A tutaj, jak sami widzieliście, zobaczcie, jaki tu jest luz. I jak miała się zębatka nie wytrzeć, jak napęd miał działać, jak model miał jeździć sprawnie, skoro przy takim luzie, no to wiadomo, że zębatka pójdzie, jak to się mówi, w pierony. Zostanie starta. Tutaj mamy oryginalny. Tutaj mamy chiński. Widzicie, niby to samo, ale jednak różni się szczegółami. Tutaj lata, jak widać, tutaj jest sztywny. Nic nie lata. I teraz Tomek będzie zadowolony, teraz będzie wszystko jeździło. Dlatego jeszcze raz wam powtarzam, jeżeli macie możliwość, zakładajcie tylko oryginalne, ponieważ no, te chińskie zamienniki niestety się nie sprawdzają. Prędzej czy później będą droższe niż powinny. To znaczy niby troszeczkę może może nie zaoszczędzicie, bo w sumie cenowo może wyjdzie podobnie, ale może szybciej będziecie mieli model sprawny, może będziecie jeździli szybciej go złożycie i będziecie mogli jeździć, ale niestety odbije to wam się później na zębatkach. Będziecie musieli wymieniać zębatki. Tutaj jest nowa założona. Patrzcie, ile tu jest zębów. No, a z tej starej, która była uszkodzona, tutaj mam zdemontowaną. Zobaczcie, jak to wygląda. Całe zęby starte. Jest różnica? Jest różnica. Dlatego, tak jak mówię, jeżeli macie możliwość, załatwcie sobie oryginalną obudowę dyfla. Jeżeli nie będzie dostępnej w Polsce, szukajcie za granicą, ściągcie albo czekajcie, aż się pojawią. Ale ja osobiście nie polecam montować tych chińskich zamienników. No to tyle. Tylko tyle wam chciałem powiedzieć. Także dzięki za oglądanie. Zapraszam was oczywiście do subskrybowania kanału, do zostawiania łapek. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. No i co? Do kolejnego filmu z modelami, który wam się może przydać. Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Cześć.